Hej wszystkim, z tej strony wasz ulubiony głupiutki youtuber i tak, udało mi się zrobić ten syf, który odwaliłam na totalnym przypale i proszę was, nie śmiejcie się ze mnie. Tyle komentarzy, ile było na temat tego, jak bardzo Martyna nie ogarnia, nawet mi nie mówcie, po prostu mi było tak przykro, jak ja ogarnęłam, że wystarczyło jechać tyłem. Takie, jak jechać tyłem? Przecież to w tej grze niemożliwe. Martyna, wszystko jest możliwe w grze. No się ja myślałam, że ten, a to jest jednak prostsze niż wszyscy. Nie pytajcie mnie, proszę, co ja miałam w głowie, kiedy o tym myślałam. Chciałam. Wiem, że mamy zadanie do oddania tu i tam, ale ja chcę jechać tam i pojedziemy tam. Tylko nie wiem, jak teraz tutaj jest z typową jazdą po wodzie. Czy jak ja sobie wjadę w wodę, to mogę jeździć sobie po tej wodzie, czy nie za bardzo? Ogólnie z węglem sobie jeżdżą, a jest piątek, ja dopiero wstałam i trochę umieram, więc sorry. Jestem głupia. Czasami. W ogóle patrzcie, ile to jest mostów. Most na moście, koło mostu i most, i tam też jest jeszcze most. W ogóle co to tam za upośle... Najbardziej brzydki las, jaki widziałam. Z zepsutymi drzewami. Ale to brzydkie, fuj. Łe. O, randomy, a my chcemy jechać... to jest jak ten w Jodłowym Gaju czy w Waledej? Nie, jak się jechało przez takie to były te takie te z tymi końmi, no nie? Jak się jechało, no gdzie to się jechało? No kurde, nie pamiętam. O. Idziemy zwiedzać zamek. Ja chcę do zamku. Jak się jechało chyba z Fortu Pinta. Wow. Jak się jechało z Fortu Pinta do Jodłowego Gaju albo wioski Waledej, to właśnie coś takiego stało. Herman! Czyli to jest jednak zamek Hermana. Wow. Cześć, Herman. To nie z tobą mam zadanie? Ej, przykro mi teraz, Herman! Mój ulubiony dziadzio z normalnej części gry, w sensie tej... O nie, mówcie, że kolejny wyścig, po co ja żem tu jechała? Jej! Nasza ulubiona francuska youtuberka. Cześć. Hej Martyniusz, miło mi cię poznać, jestem Jensika. Kojot zapytał mnie o stworzenie pola do bendingu. Chcesz spróbować? To spróbuj. Jezus Maria, coraz głupsze wy te wyścigi wymyślacie. Jakie mam to niby, że tak? Mam nadzieję, że checkpointy dalej będą ze mną. Bo inaczej będzie mi wyjątkowo przykro. Czyli to jest takie zwykłe jeżdżenie koło barierek, tak? Tak? Wygląda bezpiecznie, ale coś i tak temu nie ufam. Boże drogi, ja liczyłam na jakieś fajne zadania, a tu co? Wyścig, wieśniaro, ścigaj się. Po coś tu przylazła? Ścigać się! Nie. I serio miałam minutę 20, żeby to zrobić? Wow. To może ja w tym czasie, w sensie ja zrobię sobie bronzy i zrobię sobie z łodo. I w srebro i w ogóle i sobie z wami pogadam o czymś, a tematem na dzisiaj jest tak właściwie nic, bo się w ogóle nie przygotowałam, myślałam, że będę dzisiaj dużo czytać, wyszło na to, że w ogóle nie będę czytać. No to pogadajmy o czy jest coś, o czym mam w ogóle pojęcie? Wiem, pogadajmy o Simsach, o nowej aktualizacji, która teraz wyszła, jakby nie patrzeć. Możemy sobie pogadać o tym, że wyobraźcie sobie, znalazłam wszystkie swoje pudełka z Simsami. Całą kolekcją The Sims 3. Całą kolekcją The Sims 4. I co za tym idzie? Udało mi się je ładnie poukładać na półce. I może wam nawet wstawię zdjęcie. W sensie,
Nie mam zdjęcia po ułożeniu już takim ładnie na półce, ale mam zdjęcie po prostu wsadzeniu tego wszystkiego na półkę. Tam jest gdzieś moja płyta jeszcze Adama Lamberta, więc The Original High. Więc sobie zobaczycie, jak wam się podoba, to napiszcie. No i powiem wam, że jak ja zdałam sobie sprawę, w ogóle prawdopodobnie już nie kupicie sobie dodatku w pakiecie, z tego co słyszałam. Nie wiem, czy to jest tylko plotka, żeby ludzi przestraszyć, ale gdzieś na jakimś angielskim Twitterze, czy tam amerykańskim, nieważne, po prostu chodzi mi o narodowość osoby, która owy post wstawiła. Podobno teraz rozszerzenia i pakiety rozgrywki będą sprzedawane osobno i nie będzie już pakietów. I jedyny pakiet, jaki będziecie sobie mogli kupić, to chyba ten na Originie, a żeby go kupić, to musicie nie mieć dodatku normalnego, takiego droższego. I spoko, spoko, ale jak chcecie kupić sobie pakiet rozgrywki, a w sumie na akcesoria macie wylane, no ale wiadomo, że bardziej się opłaca dać 90 zł za pakiet i dwa akcesoria, gdzie pakiet potrafi kosztować 6 dych, o Boże drogi, co ja odwaliłam. Gdzie pakiet, Boże, nie zdążę! Gdzie pakiet potrafi kosztować 6 dych, Boże, czy ja zdążę tutaj? O fuck, nie zdążę, nie! Wiedziałam, muszę napoić konia, no to przez to, że się zarąbałam w akcji. Martyna. No, no i no, nie ma pakiecików. Nie ma tańszego kupowania gry, która jest za droga na to, ile musicie za nią dać. No niestety tak to teraz wygląda. Nie pytajcie mnie dlaczego i ja nawet nie wiem, czy to jest w 100% prawda. Mam nadzieję, że nie. Ale no właśnie tamta laska wstawiła zdjęcie, gdzie było pudełko z samego pakietu rozgrywki Strangerville. I jeżeli, wiecie, no bo w sumie, wow, pakiety rozgrywki, pudełka, wow, ale jeżeli to oznacza, że pudełka tych trzy w jednym się skończą, no to ja nie gram w tą grę. Bo no niestety, wiecie, co z tego, że co chwilę macie jakieś promocje na Originie, jak to i tak się kończy nie tak, jak powinno się kończyć, bo promocje działają na takiej zasadzie, żeby zachęcić was do kupu większej ilości. Raczej większość osób nie kupuje rzeczy w większej ilości na promocji, tylko kupuje tą jedną, na którą pewnie czekała od dłuższego czasu, ale ja czasem mam takie akcje, że chcę uzupełnić sobie kolekcję, żeby moje serie były ciekawsze, no bo wiadomo, że jak nie mam dodatków, no to co niby u mnie oglądać z tych Simsów, no. Martyna, kup sobie dodatki, tak? Bo wtedy piszecie mi w komentarzach, że a w takim dodatku można tak. No i nadrobiłam sobie kolekcję, całkiem nieźle ją sobie nadrobiłam, nie mam chyba tylko tego właśnie pakietu Strangerville. Nie mam przygody w dżungli i tam chyba akcesorii fitness i jeszcze tam jednego czegoś. Dobra, czas 42 sekundy, 43, więc jaki będzie następny? Musimy ogarnąć konia, ale nie mam jedzenia dla konia. Moje cheatowanie właśnie się na mnie odbiło. To był silver, a gold? Halo, gold? 45 sekund, może damy radę. Spróbuję się skupić. I o czym ja mówiłam? No tak, i uzupełniam sobie kolekcję, no i też dla własnego grania, bo powiem wam szczerze, że dopiero kiedy kupicie rzeczywiście więcej tych dodatków, to w tą grę opłaca się jakkolwiek grać. I ja nie żartuję. Naprawdę. Powiedziałam, że opłaca się w nią grać. Tak, opłaca się w nią grać, jak macie dodatki. Nawet głupi jeden dodatek, który dodaje pralkę, nie daje nic takiego, wiecie, specjalnego z tą pralką, po prostu robicie pranie, ale jestem tym typem człowieka, który się jara przez 24 godziny od kupienia pakietu, że wow, mam pralki w grze. Teraz to prawda zaczęłam trochę narzekać na te pralki, ale nie zwracajcie na mnie uwagi, ja po prostu jestem głupia. Czy my dojedziemy, czy my zdobędziemy to złoto? Mam nadzieję, że tak, jedź koniu! I sru. Pięknie. W ogóle mówiliście mi, Martyna, kup sobie tu nowego konia, ale patrzcie, jaki ten jest cudowny. Czemu to jest takie niebieskie? Coś się zbugowało. To jest zielone, ale... A, moje oczy! Moje oczy już nie wiedzą, jak żyć. Well, well, well. Tak, wiem, jestem najlepsza i mój koń jest najlepszy. I jesteśmy cudowni i świetni i w ogóle... W sumie ja myślałam, że ten zamek Hermana to bujda, a to stru, proszę bardzo. Dla tych, którzy nie wiedzą, a zobaczymy, czy da się jeździć po wodzie. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypominam, w części jesienny galop był zamek, na którym mieliśmy sobie zawody. No i Herman stwierdził, że on sobie ten zamek też se zbuduje, no bo w sumie właściwie czemu nie.
Dobra, pojedziemy do jakiejś najbliższej zielonej kropki, żeby jakoś tego konia przechować, ogarnąć. Może uda nam się szczytować jedzenie jakoś. Bo niby kasy mamy dużo, ale wolałam trzymać ją na jakiegoś konia, a nie wiecie. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy opłaca się kupować konia, bo patrzcie, nam zostały już tylko raz, dwa, trzy. No w sumie to dwa wyścigi z tym głównym. Jakby nie patrzeć, po tej części mapy nie mamy żadnych misji, ja wbiłam już 10 level, więc gdyby miały być misje, to by się na pewno pojawił. W ogóle ten moment tutaj mnie przeraża, ten teren tam. Czy ktoś wie, co to za las zdechłych, kurde, gołębi drzew? Ja chcę się tam wybrać kiedyś, ale fajnie. W ogóle chciałam zrobić odcinek o fajnych lokacjach z jesiennego galopu, które powtarzają się w naszej grze. Słuchajcie, zrobiłabym go, gdyby nie to, że jesienny galop mi się popsuł. Więc no nie mogę wam tego odcinka niestety zrobić. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeżeli macie jesienny galop i chcielibyście mi pomóc, to ja to możecie się do mnie odezwać na Instagramie. No bo ja wam mówię, gry nie mam, nie dostanę już jej z powrotem, bo ona nie była moja. I no po prostu znowu życie mi nie wyszło. Bo co to takie niebieskie, takie duże. O Boże, drogi, jak już jest... Aha, ja się cofnęłam. Co ja zrobiłam? Tak właściwie to jest tak daleko, ale tak blisko. Wow. W ogóle ta ujeżdżalnia ma tyle okien i jest taka ładna. Ładna ujeżdżalnia, ładna. Nie chcę robić dużo cięć, chociaż wiem, że powinnam. To może zrobię cięcie teraz. Zrozum mnie. Jesteśmy prawie na miejscu na ranczu Kojota, z tego co widzę, tak? Nie? Rancho Kojota chyba było gdzieś tu. Albo tu. Nieważne, w każdym razie... Nie, to jest Rancho Kojota chyba. Słuchaj, koniu jest... Tak, to jest Kojot. Kojot? Nie. Hel... Kojot. Kojot! Mam konia dla ciebie, zdenerwował się. Strachy na wróble dalej mnie przerażają. Mnie ciekawi, czemu oni je takie zrobili. Takie duże, takie creepy. No cóż. Kojot! The building permit ghost bear... Hello! So... Tak, dojechało. Wszystko pięknie zrobiłam. Why don't you get the girl for them? Why the girl... Super! Będę musiała się cofnąć do tego ghost house'a. W sensie będę musiała coś pozbierać i potem się tam cofnąć. Herman... Aha, spoko! Teraz Herman do ciebie zadzwoni, kiedy ja właśnie koło niego przejeżdżałam. Ho? Herman zadzwonił do mnie. Mr. Sands has been down at the castle. Nie rozumiem części zdania tutaj. Didn't know there would be so much. A że biurokracja! Tak, tu jest właśnie to wyjaśnione, że on lubił i dlatego go zbudował. Ale że co, że nie dostał pozwolenia od pana Sansa na zbudowanie? Nie dostał pozwolenia od pana Sansa na zbudowanie swojego zamku. Ciekawe. Tak pewnie patrzycie na tego konia, on taki zmasakrowany. Ja go spokojnie ogarnę przed następnym odcinkiem. Pozbieramy sobie jeszcze to i będziemy kończyć. Ha! Jak widzę, nie kazał mi jechać do Hermana. Czekajcie, muszę zrobić sobie dzień, bo jest tak ciemno, że ja pierdzielę i ja nie mogę na to patrzeć, jak jest ciemno w tym momencie. Jest tak ciemno! Safe and sleep, ładnie i nowy piękny dzień. O, tak to można grać, a nie. Dobra, mam jeszcze coś w tym, to cię napoję, bo tutaj z tego co widzę nie ma chyba tego z wodą, ale spokojnie. Cofniemy się i dostaniesz darmowe żarełko od pana Kentucky. Kentucky, kurczaki, ale Martyna, ty jesteś monydra. Neonydra! Dobra, mordy, miałam tu coś pozbierać, tylko nie do końca wiem. O, tu coś miałam zostawić, czy pozbierać? A tu są te świstki? Wow! Aha, miałam to znaleźć, ale dobra, bo jeszcze coś tu miałam wziąć, czy odłożyć? Nie no, gdyby mi się tutaj postawiło. Hello! Tu są jakieś skrzynki czarne.
Tupolem wylądował. A łalak mnie złapał. Skrzynka! Oj, konia bym sobie zabiła jeszcze. I ostatnia skrzynka jest tutaj. W sensie tam. Coś mi tam błysnęło, ale to nie była skrzynka w ogóle. Tutaj jest ten. Czy to jest Willy? Willy! Jesteś tu? Nie, nie ma Willy'ego przy wiatraku. Smutno! Willy! Willy, come here! Ej, jak ostatni będzie przy wiatraku, to ja się będę śmiała, nie? Nie ma Willy'ego przy wiatraku, tylko jakieś lambadziary żałosne. Ja was nie znam w ogóle, wyjdźcie. To teraz pytanie. Czy ja już zebrałam wszystkie trzy? W sensie, czy one były trzy, czy ich było więcej? Bo tutaj widzę jeszcze taką pseudo-pomarańczową kropkę. Ona jest pomarańczowa. Ona nie jest różowa, prawda? Czy już nic nie widzę? Jakbym mogła, ja bym sobie tak przybliżyła tą mapę, ta pomarańczowa. Tak, rzemczuł! No i wracamy do naszego baboba. Babobuba. Z tego co widzę, ta, to jest to do spanka, więc to wszystko. Kentucky! Mam dla ciebie świstek i ghost house. No tak, bo to jest pozwolenie na budowę, tak? I oczywiście Herman musiał zgubić wszystkie swoje dokumenty, a od tego zaczęła się przecież ta fabuła Star Stable Online, nie? Od zgubienia dokumentów nie przez Hermana, tylko przez tego drugiego pana. O! To jest jedynie pierwsza strona, gdzie jest reszta. Nie stresz mnie. We absolutely need to find 5 pages of the building. Oh no! Musimy znaleźć wszystkie 5 stron, tylko gdzie one są? Blowing in the wind. Co ja mam zrobić? Jeżeli wiecie, gdzie ja mogę je znaleźć... Aha, one są tu. No dobra, nieważne. Widzę, że zostały nam jeszcze 2 gwiazdki do odkrycia, więc zobaczymy, co to będzie. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i na razie. Pa, pa!